Witam, znajdujemy się w studiu filmowym Kambit. Tu i na tym miejscu zazwyczaj siedzą nasi klienci, a dzisiaj mamy my okazję siedzieć. Wygodnie, Sylwes? Oj, bardzo wygodnie. A jeśli się postaracie, to będziecie mogli się tutaj pojawić. Nasza firma działa od 1985 roku, a ty, Sylwia, ile chodzisz po weselach? Ja chodzę 16 lat, a ty? Ja chodzę 13 lat po weselach, więc już mamy trochę doświadczenia ze sobą i postanowiliśmy wam opowiedzieć trochę o tym, jak wyglądają wesela i jak my działamy. Zaczynamy od przygotowań. Przygotowania zazwyczaj zaczynamy od tego, że jest pani młoda w szlafroku, ma napis pani młoda, druhny mają napis druhna i to jest taki fajny wstęp. Zazwyczaj jest tam szampan, więc ktoś podchodzi, rozlewa, dziewczyny biorą, szampan wlewa się, to już trzeba wznieść, więc dziewczyny pyk, toast zniesiony. I tutaj po kolei właśnie Sylwia sobie łapie dodatki, zakładanie sukni ślubnej i wszystkich etapów po kolei. Potem Sylwia robi fajny element, parę takich zdjęć. Opowiesz trochę o nich? Są takie troszkę zdjęcia delikatne, pani młodej, pozowane, takie subtelne. I są też to zdjęcia z drużkami, z drużbami, też takie fajne, ale z drużbami też u pana młodego. Więc może po prostu tutaj wstawisz, nie? Tak, ja wam pokażę kilka zdjęć. I po ubieraniach jest po prostu moment błogosławieństwa i przenosimy się do kościoła. W kościele robimy zdjęcia wystroju, więc tam często są lampiony, jest rozłożony dywan, są kwiaty i to jest moment na złapanie całego pomieszczenia. Czasem są to wyjątkowe katedry lub inne nowoczesne kościoły. Przeróżne się zdarzają, więc my po prostu chcemy to uwiecznić. Tym bardziej, że pary młode często wydają fortunę na te ozdoby, więc fajnie, żeby to było złapane na zdjęciach i filmie. Jest moment przysięgi, my tam podpowiadamy, żeby pary były skupione na siebie, żeby nie patrzyły się na księdza. Tak samo dajemy podpowiedzi od siebie. Ale zanim wejdą do kościoła, to ważne jest, żeby też iść powoli, spokojnie, tak, żeby to nie było takie szybkie, dynamiczne. W kościele też ważne, żeby zerkali na siebie, żebyście się wzajemnie do siebie uśmiechali. No i tak jak na tej przysiędze Czarek powiedział, więc to też jest ważna sprawa. No, jednak my zawsze wspominamy te pary, które bardzo dużo się uśmiechały na swoich reportażach w trakcie po prostu kazania i innych momentów. Takie zdjęcia świetnie wychodzą, także my doradzamy, żeby jednak tam się skupić na sobie, żeby były uśmiechy, żeby była naturalność. Potem jest wyjście z kościoła i Sylwia robisz zdjęcie. No, grupowe, jakby inaczej. A to niespodzianka? Ale oprócz zdjęcia grupowego robimy taką, a to w sumie... Może dobra, to zostawimy, o tym nie mówmy. No właśnie. Każdy zobaczy na swoim ślubie. I przenosimy się na salę i Sylwia opowie, co się tam dzieje na samym początku, po przyjeździe. Na sali na początku robimy zdjęcia z zewnątrz sali, też jest panorama nafilmowana. W środku robimy wszelakie dekoracje, także są to stoliki, jakieś dodatki też przy stolikach, na stolikach. Jest wszystko, co takie najważniejsze. Czy są jakiś napis love, tak. Inne rzeczy, bo tutaj podobnie jak w kościele, dekoracje kosztuje fortunę, jak i sama sala, więc staramy się, żeby to wszystko było złapane. I zaczyna się zabawa weselna. Raczej na samym początku jest toast, oczywiście łapiemy. I pierwszy taniec. Mi się wydaje zawsze, że pierwszy to jest taki Sylwii moment, bo ona zawsze tam wyczaja, kto jak zatańczył, jaki utwór. Tam są podnoszenia. Dziewczyny to jednak przeżywają. No i po pierwszym tańcu robimy zdjęcia. My zdjęcia wykonujemy zazwyczaj razem ze Sylwią, więc ja na przykład zajmuję się lampą studyjną, a w tym czasie Sylwia robi zdjęcia i ustawia gości. Na sali też robimy nie tylko z gośćmi takie, ale robimy także pozowane. Są to zdjęcia z drużkami, z drużbami i jeżeli są jacyś chętni, to robimy również i z nimi. Tak, te pozowane zdjęcia to jest świetna sprawa, co wam zresztą teraz pokazuję. Dla mnie to jest taki element, który musi być na ślubie sfotografowany. Must have. Myślę, że tak można powiedzieć. I potem jak przychodzi wieczór, to robimy dodatkowe zdjęcia na zewnątrz. Zdradzisz coś? Tak zwane magiczne, bo są to emocje takie magiczne. Na początku robimy zdjęcia z zimnymi ogniami, z gośćmi weselnymi i para młoda oczywiście. Później, jak już goście weselni pójdą, robimy takie ujęcia nocne z lampami i robimy także też ujęcia, nie tylko do zdjęcia, ale robimy też te ujęcia do filmu. A w filmie to jest dobra wstawka, to zresztą wam pokazuję. Takie ujęcia zazwyczaj budują trailer, tak samo jak wyjście na salę zazwyczaj buduje trailer, ten wjazd, gdzie widać tą salę świeżą, przygotowaną. I po prostu cała zabawa weselna teraz. Czyli jeśli zespół robi jakieś na przykład przebierane zabawy,
gdzie są jakieś tam na przykład zabawy taneczne takie ustawiane, gdzie ktoś tam po prostu choreografię przedstawia, czy typowe po prostu tańce weselne, to są momenty, gdzie łapiemy sporo zdjęć, łapiemy sporo ujęć do filmu i to wszystko nam buduje. A po czepinach. Działamy do pierwszej godziny. Tak, a po czepinach chcielibyśmy właśnie powiedzieć, że o plenerach, nie? Plenery, tak, to jest świetny temat. Plenery możemy wykonać niedaleko, możemy wykonać gdzieś dalej w Polsce lub za granicą. Mamy swoje miejsca w każdym z tych rejonów, które polecamy, które sprawdziliśmy. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to chcielibyśmy jeszcze pokazać, w jakiej formie oddajemy albumy. Są to albumy w twarda okładka i zdjęcia to są takie, którego jednak ktoś nie wyciągnie. Są to twarde okładki, cieniutkie, nie są za grube tak. Ale dalej są takie wytrzymałe. Widać, że to jest kawał po prostu papieru. Jeżeli chodzi o film, o film, w jakiej formie oddajemy, są to pudełeczka grawerowane Canvit. I w środku jest pendrive wraz z serduszkiem grawerowanym na szyb. I oczywiście też udostępniamy w formie internetowej film, jak i zdjęcia. Jeśli chodzi o naszą ofertę, też mamy drona. A w sumie dron jest, wiele osób pyta, także może i warto wspominać. I nasz film zaczyna się od 3000 zł, ze zdjęciami jest tak samo. Zdjęcia zaczynają się od 3000 zł. Także zapraszam tutaj na to miejsce, żebyście się do nas pojawili i poznali nas na żywo, a następnie podpisali umowę.